Cześć. Zajmiemy się dziś ładowarką firmy MW, która jest w mojej opinii dobrą propozycją zarówno dla użytkowników samochodów osobowych, jak również motocyklistów. Ale zanim zaczniemy ten test, jeśli podobają Ci się moje filmy, skorzystałeś z informacji zawartych na moim kanale i wskazówek ładowania zamieszczonych pod każdym z moich filmów, chciałbym zachęcić Cię do subskrybowania, klikania na dzwonek i łapkę w górę, jak również do wspierania bezpośrednio mojego kanału poprzez linki zamieszczone pod filmem. Ładowarka, którą dziś przetestujemy, jest przeznaczona dla akumulatorów 12 i 24V typu AGM i z elektrolitem płynnym STD. Koszt tej ładowarki to około 140 zł. Jest to może troszkę więcej niż kosztuje Foxur, ale myślę, że stanowi dla niego dużą konkurencję ze względu na kilka zalet, o których zaraz Wam powiem. To inteligentne urządzenie jest w stanie odratować nam przede wszystkim głęboko rozładowany akumulator, gdyż rozpoczyna ładowanie już od 0,5V i przy ustawieniu dla akumulatora 12V ładuje prądem pulsującym dochodzącym do 400 mA, a dla akumulatora 24V do około 800-900 mA. To odróżnia go znacząco od tańszego Foxura, który może jest fajnym zasilaczem, jak również ładowarką, gdyż podaje napięcie bez podpiętego akumulatora, ale podaje też od razu maksymalny prąd do tak mocno rozładowanego akumulatora, co może doprowadzić do trwałego uszkodzenia i nie uda nam się już niestety uratować takiego akumulatora. Przetestujemy sobie ją za chwilkę, zaraz podepnę ją do akumulatora żelowego 7 Ah, już takiego dość mocno zużytego, którego nie szkoda mi rozładowywać tak bardzo i pokażę Wam, w jaki sposób ta ładowarka rozpoczyna ładowanie. No jak widzicie, mamy tutaj troszkę ponad 0,5V. Spróbuję uruchomić tę ładowarkę. No i widzicie, udało mi się. Ładowanie się zaczęło. Chociaż ze względu na to, że jest tutaj bardzo duże obciążenie jeszcze podpięte, ona w tej chwili się wyłączyła. Ja odpinam to i ponownie, jak widzicie, ładowarka rozpoczęła ładowanie. No i zobaczcie w tej chwili, jakie prądy nam tutaj płyną. Mamy tutaj podpięty ten akumulator żelowy. I ładowareczka bardzo spokojnie nam tutaj podnosi to napięcie w tym akumulatorze. Ze względu na to, że jest to mały akumulatorek, a prąd, jaki włączyłem, będzie tutaj dosyć duży, no nastąpi gwałtowny przeskok, ale da się zauważyć. Zobaczcie, tutaj było najpierw 3 ampery, czyli połowa wartości prądu ustawionego i później dopiero, gdy napięcie nam podskoczyło powyżej 12, rozpoczęło ładowanie tym prądem maksymalnym, jaki daje ta ładowarka, czyli zbliżone do 6 amper. Jeżeli zrobilibyśmy to dla 3 A, to da nam połowę mniej więcej wartości tego prądu, czyli tam około 1,3 A według mojego amperomierza. No i przy 1 A ona podnosi prąd tylko do 1 A i tak ładuje do samego końca. Później pod koniec testu, gdy wysycę już dobrze ten akumulator samochodowy, pokażę Wam, jakie tutaj są progi napięciowe, do jakich tych progów, z jakimi prądami ta ładowarka dochodzi. Ale chciałbym Wam teraz dla porównania pokazać, w jaki sposób działa Foxur. Dlatego, że Foxur uważam, że jest fajną ładowarką, ale też fajnym zasilaczem. Tyle tylko, że no niestety on tutaj nie zadba nam tak dobrze o akumulator, nie będzie tak delikatny. Dlatego, że Foxur działa, tak jak powiedziałem, jak zasilacz. On po prostu nie potrzebuje żadnego napięcia wyzwalającego i po prostu włączy nam od razu napięcie, na przykład do jakiegokolwiek odbiornika, na przykład do żarówki, ja Wam tutaj zaraz pokażę, jak to działa, no ale niestety taki akumulator mocno rozładowany, no może się uszkodzić trwale i nie uda nam się go odratować, dlatego uważam, że ta ładowareczka, no jest to jej duża zaleta, to że ona potrafi w tak delikatny sposób ładować głęboko rozładowane akumulatory. No zobaczcie, podpiąłem w tej chwili tego chińskiego Foxura do tego samego akumulatora. Na tym małym mierniku macie napięcie aktualne, to jest około 0,1V i zobaczcie, co zrobi Foxur. Zobaczcie, jak szybko wzrosło napięcie przy podłączonych obciążeniach jeszcze, bo tutaj żarówki ciągle są podpięte. Zobaczcie, one świecą, czyli to jest ciągle podpięte obciążenie do tego akumulatora, dlatego napięcie nie wzrosło tak bardzo, dlatego że
Ta jedna żarówka H4 bierze prawie 10 A, więc nie udało mu się podbić napięcia powyżej 10 V, ale ja teraz to odepnę. Zobaczcie, jaki w tej chwili płynie prąd do akumulatora przy 8 V, tutaj na tym małym mierniku. Tutaj mamy wskaźnik prądu. I teraz po odpięciu żarówki, zobaczcie, już mamy 13 V i taki ogromny prąd. Także niestety dla takiego mocno zużytego akumulatora z rozładowanego to jest zabójstwo. Pokażę Wam jeszcze, jak ta ładowarka rusza na zwykłej żarówce. Mamy podpięty w tej chwili ten akumulator samochodowy. Zmniejszam obciążenie na tym akumulatorze, żeby wzrosło mi tutaj troszkę napięcie podczas ładowania. Ale zobaczcie, no rozpoczynamy tu tymi małymi pulsacyjnymi prądami. Napięcie nam trochę wzrasta, ja tutaj zmniejszam obciążenie. O i zobaczcie, było 3 ampery, teraz ładowarka przeszła od razu do tego ładowania z pełnym prądem. Tu jeszcze chcę Wam pokazać, że ta ładowarka również w tym zakresie napięć między 10,5 V a 12 daje nam tutaj te zmniejszone wartości prądów, jak również poniżej 10,5 V ona zaczyna ładować tym małym prądem 400 mA i dopiero gdy przekroczy te 11 V, daje nam wyższy prąd. O, zobaczcie, 2,9, prawie 3 ampery. Tu mi się udało w tej chwili utrzymać obciążenie tak, żeby nam napięcie nie wzrosło. O, no i zobaczcie, w tej chwili napięcie na klemach wzrosło i mamy ten pełny prąd. Przy ustawieniu dla 3 amper mamy połowę tej wartości mniej więcej. O, tutaj napięcie przekraczało 10,5, więc mamy od razu ten wyższy prąd. Zobaczcie, było poniżej 10,5, więc on teraz ładuje pulsacyjnie, delikatnie znowu. Teraz zdjąłem zupełnie obciążenie. I ładowarka w tym ustawieniu dla 3 A w tej chwili daje maksymalny prąd. I dla 1 A powyżej 12 mamy od razu ten 1 amper, tutaj też, tutaj mamy też 1 amper, no i teraz zejdziemy sobie poniżej tych 10,5 V i mamy pulsacyjne ładowanie, zmniejszam obciążenie znowu i mamy 1 amper. Tutaj chciałem Wam podpowiedzieć jeszcze ciekawostkę taką, gdy włączymy opcję recondition, ona ładuje stale prądem 3 ampery. Ale działa to w ten sposób, że jeżeli to włączymy w akumulatorze rozładowanym, czyli gdzie napięcie nam jeszcze nie doszło do 14,1 czy 14,4, ona po prostu przechodzi przez cały proces ładowania, aż osiągnie te napięcia końcowe dla tych ustawionych akumulatorów, czyli dla AGM ma na przykład 14,4, dla STD 14,1 i dopiero przełączy się w opcję recondition, gdzie zacznie odliczać czas, dlatego że ta opcja jest ograniczona czasowo do 2 godzin, ale nie ograniczy nam to czasu całkowitego ładowania, gdy nie przekroczymy tych napięć 14 V. Więc jeżeli taką mamy wolę, to możemy sobie po prostu ustawić tutaj od razu funkcję recondition, zamiast na przykład tej opcji 3 ampery i ona nam dojedzie do 15,7 V. I będzie po prostu doładowywać ten akumulator. Dla AGM od razu bardzo korzystne po prostu przytrzymanie tych napięć powyżej 15 V przez 2 godziny. Wysyci nam ładnie akumulator. A dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych też jest to korzystne. Dla nas nie musimy tego kontrolować. Zostawimy sobie ją tam powiedzmy na cały dzień. Przychodzimy, akumulator już mamy podciągnięty mocno do tych napięć 15,7. Gęstości jeszcze nie ma, ale już jest to jakby początek robienia tej gęstości. Tą opcją recondition w małych akumulatorach, no może nam by się i udało zrobić tą gęstość po kilkukrotnym powtórzeniu tej funkcji,
No ale raczej będziemy musieli tutaj wykorzystać opcję ładowania akumulatorów 24-woltowych, dlatego że tutaj po prostu, no myślę, uda nam się to w łatwiejszy sposób, dlatego że tutaj już nie ma ograniczenia napięciowego w tym momencie, dlatego że on przy 24-woltach daje nam na dzień dobry około 1 ampera i po prostu będzie ładować tym 1 amperem, a jak zauważycie może u siebie, czy może też u nas, tutaj na moim wskaźniku uda się to zobaczyć, przy 15,7V prąd bardzo szybko spada poniżej 1 ampera. Jeżeli tak przytrzymamy akumulator przez dłuższy czas, to te prądy już są bardzo znikome, 100-200 mA, może 300 czasem. No, jest to zależne też od akumulatora, ale są to prądy bardzo małe i musielibyśmy tutaj wielokrotnie powtarzać te funkcje recondition. No i byłoby to bardzo uciążliwe, więc łatwiej będzie nam zrobić po prostu gęstość tutaj dla tego akumulatora 24-woltowego. Co później Wam pokażę. Na razie zostawię ten akumulator do naładowania. No i będziemy próbowali zrobić tutaj gęstość. Pokażę jeszcze, jaka jest w tej chwili gęstość wyjściowa. Ten akumulator w tej chwili ma zmierzoną przeze mnie pojemność mniej więcej 20 Ah. No, dlatego, że już jest mocno zużyty, mocno zmęczony tymi moimi testami. Mamy tutaj około 1,22 g na centymetr sześcienny. Zwracam Wam uwagę, że warto dobrze przemieszać elektrolit, dlatego, że zauważyłem tu u siebie na tym akumulatorze, że niestety pierwsze nabranie zwykle pokazuje wyższe wskazanie, wyższą gęstość, a po dobrym zamieszaniu elektrolitu ta gęstość zawsze jest troszkę mniejsza, dlatego, że niestety dochodzi tutaj do rozwarstwienia. No i żeby nie myśleć, że zepsuł nam się aerometr, że jest niedokładny, musimy sobie mocno zamieszać elektrolit. No i tak to zostawimy. Będę tutaj co jakiś czas podchodził. Później pod koniec tego ładowania pokażę, jakie tutaj progi napięciowe występują, dlatego że tak łatwiej mi jest to przeprowadzić. Na mocno wysyconym akumulatorze podłączę obciążenie i popatrzymy sobie, przy jakich wartościach napięć ona nam tutaj zmniejsza prąd ładowania. Na razie dlatego, że będę to kontrolował i będę tutaj w pobliżu cały czas, włączę ten prąd 6-amperowy, żeby po prostu ten cały proces przebiegał szybciej. Bo tak jak mówiłem, oczywiście można to też 3 amperami ładować w opcji recondition, oczywiście po wyjęciu akumulatora z samochodu czy odpięciu klemy ujemnej, żeby tam nie uszkodzić sobie elektroniki podwyższonym napięciem, bo o tym też trzeba pamiętać. Ale można to po prostu tak przeprowadzić, żeby nie było trzeba podchodzić dwukrotnie na przykład do tej ładowarki. Tu chcę Wam pokazać w tej chwili, żeby troszkę przyspieszyć proces ładowania w tym akumulatorze. Podpiąłem jako drugą ładowarkę równolegle z tą ładowarką MW Toolkita RC, który potrafi mi tutaj dać bardzo duże prądy i mogę sobie tutaj ustawić dowolne napięcie końca ładowania. Jak widzicie, w tej chwili to napięcie wskazywane przez ładowarkę modelarską to 14,4V, więc ona mi tutaj nie przekracza tego napięcia, które daje ta ładowarka MW. Po prostu chcę przyspieszyć trochę ten proces ładowania, żebym mógł nakręcić dla Was więcej filmów, dlatego że mam dosyć dużo rzeczy do pokazania. Myślę, że o tej ładowarce M8, którą tutaj widzicie, też kiedyś nakręcę jakiś film, dlatego że to jest bardzo ciekawe urządzenie. Mogę Wam tylko powiedzieć, że ja już zacząłem je nazywać małym kulonem, bo szczerze mówiąc, jak dla mnie jest urządzeniem nawet lepszym od tego rosyjskiego kulona, który może zrobi Wam ładne wykresiki, ale jest dość mocno ograniczonym urządzeniem. A tutaj mamy bardzo uniwersalne, małe urządzenie o ogromnej mocy. Jak widać, 300 W, 15 A w szczycie jest w stanie nam tutaj dać i obsłuży nam wszystkie możliwe akumulatory dostępne na rynku. Ale tutaj na razie nie chcę się rozgadywać na jej temat. To jest tylko takie drobne wtrącenie, żeby Was tym zaciekawić, bo może niedługo pojawi się film również na jej temat. Ładowanie powoli dobiega końca. Jak widzicie, jest napięcie 14,5V. Ja zakodowałem, że ta ładowarka dochodzi do 14,4V. No pewnie dlatego, że jakiś inny miernik, który wskazuje troszkę inaczej niż cała reszta, pokazywał mi to napięcie 14,4. W tej chwili na tym mierniczku, który widzicie, jest napięcie o 0,1V wyższe. Ale to nie jest istotne, myślę, aż tak bardzo dla nas.
Ja, żebyśmy mogli teraz złapać moment, w którym ta ładowarka zakończy ładowanie, przy jakim prądzie to ładowanie się zakończy, użyję do tego mojego zasilacza regulowanego, który jest podpięty do klem akumulatora i będę powolutku podnosił napięcie na tym zasilaczu, żebyśmy sobie tutaj mogli zaobserwować moment, w którym ta ładowarka się wyłączy. Zobaczcie, mamy w tej chwili około 0,5 ampera. Prąd zbliża się do 400 mA. No i zobaczcie, ładowarka przestała ładować. Ja tylko włączę jej podświetlenie. No i ładowarka przeszła już w tej chwili w stan podtrzymania. Tu chciałbym Wam jeszcze pokazać w tym momencie, jak zadziała funkcja recondition, bo to jest też dobry moment na to, żeby wyłapać ten moment. I ja sobie tutaj zmniejszę napięcie na zasilaczu. Troszkę obciążę w tej chwili żarówkami akumulator, żeby spadło nam napięcie. I włączymy sobie funkcję recondition. Bo chciałem Wam pokazać właśnie, jak to będzie przebiegać. No to jest oczywiście końcówka ładowania, więc prądu nie widzimy tutaj 3 ampery, tylko pomniejszony. Po prostu taki, jak jest w stanie w tej chwili popłynąć do akumulatora. Ja znowu podniosę tutaj troszkę napięcie na zasilaczu i zobaczycie, co się będzie działo dalej. Tutaj prąd nam będzie powoli spadał. Zbliżamy się do tego napięcia końcowego. O, przełączyła się i zobaczcie, spadł nam prąd najpierw do 0,4, w tej chwili przełączyło się w opcję recondition i mamy prąd prawie 1 amper i tym 1 amperem w tej chwili w funkcji recondition ta ładowarka będzie sobie podnosiła napięcie do tych 15,7 V. I ja tu na razie przerwę i zaczekam chwilkę, żeby to napięcie zdążyło wzrosnąć i zaobserwujemy sobie tutaj, jak się będzie znowu zachowywać prąd podczas takiego ładowania. Dobiliśmy właśnie do napięcia 15,6 V, czy 15,7 V. To już są tutaj drobne różnice pomiędzy wskazaniami tych dwóch różnych urządzeń. I prąd zaczyna nam tutaj również powoli maleć. Zobaczcie, było powyżej 0,9 ampera, teraz prąd już spadł do 0,8. No i przez następne godziny ładowania ten prąd będzie tutaj w zaniku. Będziemy sobie to dalej obserwować, ja jeszcze może zostawię ją tutaj na jakąś godzinę, żeby Wam pokazać, do jakiej wartości spadnie ten prąd ładowania. Popatrzmy sobie teraz na gęstość elektrolitu, jaką udało nam się tutaj uzyskać. Taką gęstością dla tych napięć 15 V i trochę powyżej 15, to jest właśnie mniej więcej 1,25 g na centymetr sześcienny. Więc taka gęstość powinna nam tutaj wyjść już po pierwszym rekondzie. Jeżeli oczywiście napięcie nam tutaj osiągnie przynajmniej 14,7 V, bo mniej więcej to napięcie już wystarcza do tego, żeby uzyskać gęstość tą 1,25 g na centymetr sześcienny. I zostawię ją tutaj jeszcze na jakiś czas, żeby Wam po prostu pokazać, do jakich wartości prądu tutaj zejdziemy, na przykład po kolejnej godzinie ładowania. Kolejne pół godziny za nami, prąd 0,5 ampera. Minęło nam tutaj kolejne pół godziny. Jak widzicie, prąd spadł nam do wartości w tej chwili około 0,4 ampera. Napięcie mamy ciągle takie samo, 15,7 V. I zobaczmy sobie, jaka jest w tej chwili gęstość elektrolitu. No jak widzicie, zielone pole zaczyna nam wystawać, czyli mamy tutaj około 1,26 g na centymetr sześcienny.
Więc widać, że ten proces posuwa się do przodu, ale trzeba wziąć pod uwagę, że my tutaj ładujemy już zużyty akumulator, który ma około 20 Ah, więc ten proces tutaj będzie przebiegał w miarę sprawnie, jeszcze nawet przy tym napięciu niskim, dlatego że ten prąd ładowania stanowi w tej chwili około 2% pojemności tego akumulatora, no więc jest to jeszcze prąd jakiś taki sensowny, który możemy wykorzystać do ładowania tego akumulatora. Ale ja nie chcę tutaj dalej przedłużać, bo to oczywiście, jeżeli ten prąd dalej będzie sensowny dla waszego akumulatora, bo ładujecie jakiś mały akumulator, czy motocyklowy, czy zużyty już stary akumulator samochodowy i to, co wyświetla wam tutaj ta ładowarka, ten prąd dalej pozostaje jakiś taki realny dla pojemności naszego akumulatora, no to możemy to ponawiać kilkukrotnie, myślę, że 4-5 razy, czyli te razy te 2 godziny. No da nam tutaj jakiś efekt pożądany i uda nam się to zrobić. No jeżeli nie, to po prostu trzeba to zrobić w inny sposób. Ja wyłączę w tej chwili tą funkcję recondition, ustawimy sobie tu 3 ampery dla akumulatora 24-woltowego. No i zobaczcie, co się w tej chwili będzie działo. Ta ładowarka próbuje w tej chwili ratować ten akumulator i będzie to robić przez 2 godziny 20 minut. Przez pierwsze pół godziny ona próbuje w taki sposób impulsowy ten akumulator ratować. Później podaje prąd 1 amper i resztę tego czasu ładuje akumulator tym 1 amperem. Jeżeli chcemy pominąć czas, którym ona pulsacyjnie nam ładuje ten akumulator, możemy spróbować takiego triku. Na moment tylko odpinamy klemę i zobaczcie, w tej chwili mamy już tutaj stały 1 amper. Napięcie na klemach akumulatora nam już ładnie wzrosło, mamy tutaj 16,2 V. No i możemy w ten sposób na przykład wysycać sobie akumulator. Z tym, że ładowarka po tych 2 godzinach wyświetli nam błąd, że nie osiągnęła napięcia, jak w instrukcji przeczytamy, 18 V i przez to wyskoczy nam tutaj odpowiedni numer błędu, świadczący o tym, że ładowarka po prostu przerwała ładowanie uszkodzonego akumulatora. Rozpoczniemy sobie tutaj ładowanie prądem 1 amper. Ja będę się tutaj w międzyczasie wspomagał moją rozładowalnicą i zasilaczem laboratoryjnym, płynnie regulowanym, żeby cały ten proces przebiegł płynnie i w miarę sprawnie. Tutaj przy ładowaniu 1 amperem nie zobaczycie żadnych progów. On po prostu do samego końca, do 14,5 V dojeżdża tym 1 amperem i później płynnie obniża prąd ładowania aż do przełączenia w podtrzymanie. Więc tutaj nic się nam nie uda zaobserwować ciekawego. No tu jak widzicie, w tej chwili spada prąd. Zmniejszyło się napięcie podawane. Ja zmniejszę napięcie na zasilaczu. Teraz powinien się tu może jakiś prąd też pojawić. No ja tutaj włączę obciążenie. No i możemy sobie zobaczyć, co się tutaj dzieje, jaki prąd on podaje przy podtrzymaniu. No widzicie, obciążając teraz mocno tę ładowarkę dosyć dużymi prądami, ona na podtrzymaniu maksymalnie daje nam 1 amper. Więc takim prądem będzie nam tutaj ewentualnie podratowywać akumulator, który zostawimy sobie na przykład na zimę, podłączony do motocykla. Więc bardzo delikatnie będzie nam tutaj dbać ta ładowarka o akumulator. No i w tej chwili podłączymy sobie tutaj, przepraszam, nie podłączymy, a przełączymy sobie na prąd 3 ampery. I będziemy obserwować, co się tutaj będzie dalej działo. Mamy ten prąd maksymalny przy tym ustawieniu. Przy napięciu 13,4 V. Ona się nam przełączy na niższy prąd, podaje teraz 1,85. I ja tutaj zacznę lekko podnosić napięcie przy 13,8 V. Prąd powinien znowu nam spaść do 1,36 A. Przy 14,1 V do 1 A. I tutaj tym prądem do samego końca podjedziemy do 14,5.
I to byłoby tyle dla tego prądu. Znowu obciążymy sobie akumulator. No, za mało troszkę. Musimy chwilkę zaczekać. I mamy tutaj prąd maksymalny w tej chwili. I próg przełączenia to 13,4 V. Jak widzicie, przełączyła się na 4,3. Kolejny próg to 13,7 V. Znowu nam tutaj prąd spadł do 2,9 A. Przy 14 V znowu obniżyła nam do 1,85 i tym prądem dojedziemy już do samego końca, czyli do 14,5 V. Aż prąd spadnie poniżej 0,4 A i znowu ładowarka przełącza nam się w podtrzymanie. I chciałbym, żebyście jeszcze sobie prześledzili, jak zachowa się ta ładowarka w opcji Recondition. Od samego początku, gdy mamy to niskie napięcie, ona będzie się zachowywać dokładnie tak jak ładowania dla prądu 3 A. Czyli będą tutaj te same progi napięciowe jak poprzednio. Z tą jednak różnicą, że ta ładowarka będzie kontynuować po prostu ładowanie, podnosząc nam napięcie do 15,7 V. Widzicie, wyłączył prąd ładowania i włączył ponownie. W tej chwili już mamy wyższe napięcie, prąd 1 A. I takim prądem będzie nam tutaj ładować akumulator przez kolejne 2 godziny. Także jak już mówiłem, wydaje mi się ta ładowarka bardzo ciekawą propozycją właśnie dla motocyklistów, kierowców samochodów osobowych z akumulatorami mniej więcej do tych 70 kilku amperogodzin. Myślę, że spokojnie można sobie tą ładowarką zadbać o taki rodzaj akumulatora. Nie ma tutaj żadnej możliwości regulacji, to już uprzedzam pytania, żadnych potencjometrów wewnątrz tej ładowarki nie ma. Ja tutaj się nie podejmuję podnoszenia jakichkolwiek napięć, ładowania, dlatego że nie chcę uszkodzić po prostu tej ładowarki. Nie zawsze to jest takie proste, jak się wydaje, a ja nie jestem elektronikiem. Więc po prostu nie chcę tutaj w tej ładowarce akurat nic zmieniać, bo wydaje mi się, że jest fajnym urządzeniem, nawet bez żadnej ingerencji. I myślę, że może się przydać w garażu do zadbania o nasze akumulatory. Jest urządzeniem bezpiecznym. Jeżeli tutaj zaobserwowaliście, to jest podpięty również czujnik temperatury do tej ładowarki. I ona tutaj raczej nie przekraczała mi temperatur powyżej 40 stopni. Ona jest wyczuwalnie ciepła, ale nie grzeje się jakoś bardzo, więc myślę, że jest bezpiecznym urządzeniem, które bardzo dobrze nam się zaopiekuje naszymi akumulatorami. No i myślę, to tyle i zapraszam na kolejne odcinki, które pojawią się również, myślę, już całkiem niedługo.